Złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu. Tak właśnie brzmi książkowa definicja stalkingu. Zjawiska, które chociaż sięga daleko wstecz na osi czasu, nie przestaje być aktualne współcześnie. Już w starożytnym Rzymie istniało przestępstwo znane jako naruszenie skromności, polegające na natrętnym chodzeniu za osobą dobrych obyczajów lub zaczepianiu jej. Wraz ze wzrostem popularności kina pojawiły się pierwsze jego gwiazdy, których fani potrafili posuwać się bardzo daleko, by spotkać się z nimi lub coś od nich uzyskać. Skłoniło to stanowiących prawo do zamieszczenia stalkingu w katalogu przestępstw podlegających karze. Polski kodeks karny przewiduje tu karę do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, gdy ofiara podjęła próbę samobójczą, okres ten wydłużono do 10 lat. Stalking może przybierać wieloraką formę – śledzenia ofiary, osaczania jej, ciągłych wizyt, telefonów, SMS-ów, wysyłania poczty elektronicznej, a nawet podarunków oraz ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Jak możemy zauważyć, spora część z nich dotyczy przestrzeni internetowej, gdzie sprawcy często ufają w swoją anonimowość. Na szczęście dla ofiar jest ona niemal zawsze jedynie iluzoryczna, w konsekwencji czego stalkera można pociągnąć do odpowiedzialności. Niestety, cyberstalking jest rodzajem przemocy, przed którą trudno się wcześniej zabezpieczyć. Pewne działania mogą jednak faktycznie ograniczyć możliwość napastującego. Nie warto upubliczniać zbyt wielu informacji o nas samych, miejscu pracy czy sposobach spędzania wolnego czasu. Na portalach mediów społecznościowych warto zastrzegać sobie prywatność konta, tak by tylko nasi bliscy i znajomi mieli dostęp do udostępnianych przez nas materiałów. Jeśli stalker podjął już próby skontaktowania się z nami, na przykład wysyłając do nas wiadomość, nie należy na nią odpisywać. Może to zachęcić napastnika do dalszego działania, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową może zostać zinterpretowane jako prowadzenie korespondencji. W takim wypadku, pomimo iż czujemy się faktycznie zagrożeni, trudniej będzie nam to udowodnić i powstrzymać nękającego. Jeśli jednak powyższe metody okażą się niewystarczające, konieczne może być zgłoszenie sprawy właściwym organom ścigania. Wiąże się to z koniecznością przedstawienia dowodów, co w przypadku cyberstalkingu nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze, musimy pamiętać, że pomocne mogą być wszystkie informacje, dane czy dokumenty, jakie uda się nam zebrać. Po drugie, nigdy nie powinniśmy usuwać wiadomości, które otrzymaliśmy od stalkera. Późniejsze ich odtworzenie może być kłopotliwe. Po trzecie, należy pamiętać, że nikt w sieci nie jest anonimowy. Konkretny numer telefonu jesteśmy w stanie przypisać do osoby, a konto na portalu społecznościowym do jego właściciela. Warto pamiętać o tych zasadach, tak byśmy byli bezpieczni w sieci.